Mój kolejny przykład teologii z życia wziętej dotyczy Ignacego Dudkiewicza, katolika, bardzo żywo obecnego w debatach publicznych. Pisuje regularnie w Gazecie Wyborczej, udziela się również w różnych portalach społecznościowych, a zwłaszcza jako redaktor naczelny pisma Kontakt, redaguje to pismo od wielu lat. I sam trochę żartobliwie, ale i nieżartobliwie określa siebie i swoje środowisko jako katolewica. Wydaje mi się, że jest to tak niecodzienne w dzisiejszym kościele polskim, kojarzonym zwykle politycznie z prawą stroną spektrum politycznego, że warto Ignacego Dudkiewicza Państwu polecić, żebyście się zainteresowali i jego publicystyką, i jego aktywnością, i zwłaszcza tą autodefinicją siebie jako katolika lewicowego. Bo wydaje mi się, że w Kościele katolickim po 1989 roku stało się coś, co wcale nie musiało się stać. To znaczy, że Kościół został określony, czy większość w każdym razie katolików, a zwłaszcza księży i biskupów, jakoś się odnalazło w tej politycznej definicji jako prawica. Rzeczywiście od początku, no, to jest może zrozumiałe, jeśli chodzi o partie po PZPR-owskie, ale również w tym bogatym spektrum partii posolidarnościowych, Kościół jest jednoznacznie identyfikowany jako ten, który, Kościół katolicki, jako ten, który sympatyzuje z partiami prawicowymi. Natomiast lewicowe sympatie katolików są jakby marginalizowane, wyciszane, co widać na przykładzie tak zwanego nurtu katolicyzmu otwartego, czy to związanego ze środowiskiem miesięcznika Więź w Warszawie, czy w Krakowie z Tygodnikiem Powszechnym, o którym już mówiłem, czy z miesięcznikiem Znak. Tamte sympatie tak jednoznacznie prawicowe nie są, ale jednak tak jednoznacznego opowiedzenia się po stronie lewicowej orientacji chyba w polskich realiach nie spotykamy za często. No więc dlaczego postanowiłem opowiedzieć Państwu o Ignacym Dudkiewiczu? No z prostego faktu, tak jak znam się z Magdaleną Smoczyńską i Januszem Poniewierskim, znam również osobiście Ignacego Dudkiewicza. Miałem okazję wielokrotnie występować z nim również publicznie w różnych debatach, a przede wszystkim od pewnego czasu współpracuję również z jego pismem Kontakt. I muszę powiedzieć, że dla mnie, człowieka oddalonego od kilkunastu lat od Kościoła, jest to bardzo takie odświeżające doświadczenie, trochę przypominające mi moje doświadczenia z katolikami w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie otwarcie na mniejszości seksualne, gdzie wrażliwość społeczna jest czymś oczywistym. Natomiast w Polsce wydawało mi się, że Kościół tej wrażliwości nie ma. Jakby tym decydującym argumentem za tym, żeby zobaczyć w Ignacym Dudkiewiczu przedstawiciela teologii z życia wziętej, jest jego tekst, który ukazał się w najnowszym numerze właśnie miesięcznika Kontakt, o teologii z ulicy. Więc dosłownie odpowiada to temu cyklowi. Mnie oczywiście kojarzy się to z moim ulubionym teologiem i antropologiem kultury, jezuitą francuskim Michelem Desertaux, który w ogóle w tym duchu napisał wiele książek, dosłownie o antropologii życia codziennego. I on mówił, że już od lat 60. Desertaux, który zmarł w 85 roku, ale od lat 60. pisał właśnie w tym duchu, że teologia powinna bardzo uważnie słuchać tego, co się dzieje na ulicy i włączać jakby to doświadczenie ulicy w refleksję teologiczną, w czytanie
dzieł z historii teologii, również samego Pisma Świętego. I to samo robi właśnie Ignacy Dudkiewicz, nie znając zupełnie przecież Desertera. Ale dla Dudkiewicza strajk kobiet, protesty uliczne, protesty również przeciwko naruszeniom prawa, to jest coś, czego powinniśmy słuchać. Tak samo jak powinniśmy słuchać ludzi, którzy się czują skrzywdzeni przez polityków. I on twierdzi, że właśnie biskupi, tutaj przypomina bardzo mocno Janusza Poniewierskiego, że biskupi są głusi na te głosy ulicy, że oni są bardziej zasłuchani we własne interesy grupy, czy kliki wręcz, czy kasty, natomiast nie słuchają ludzi. I tutaj znowu Ignacy Dudkiewicz, może jeszcze mocniej nawet niż Janusz Poniewierski, zwraca się w kierunku papieża Franciszka, w kierunku jego tej wrażliwości społecznej, tego jego otwarcia na inne religie, otwarcia właśnie na ludzi, którzy są na przykład antyklerykałami, skłóconymi z Kościołem, i mówi, że my, katolicy, świeccy, powinniśmy w tym duchu właśnie żyć, w tym duchu tworzyć naszą teologię, właśnie taką z ulicy wzięte, i nie powinniśmy słuchać biskupów, bo oni utracili jakąkolwiek legitymację społeczną, a nawet religijną. Więc mi się wydaje, że ta polska teologia z ulicy wziętej powinna nas nastrajać bardzo optymistycznie. Nie powinniśmy ciągle się tylko kierować tym, co biskupi mówią, albo czego nie mówią, albo jak głupio mówią. To są rzeczy, które oczywiście źle świadczą o akurat o biskupach, ale to nie wyczerpuje całkowicie Kościoła, który jest większy niż hierarchia, który jest większy niż księża. Po prostu jest uważny na to, co się dzieje na ulicy, wsłuchuje się w głosy ulicy, i mnie się wydaje, że warto to podpatrywać, warto się nad tym zastanawiać i warto to upubliczniać po prostu, właśnie tych ludzi, którzy działają w taki nowy, niestandardowy sposób. Oczywiście Dudkiewicz wychował się na dobrych wzorcach. Tak, Stefan Świeżacki to był taki wspaniały katolicki filozof, który przyjaźnił się z Janem Pawłem II i mówił papieżowi, pisał do niego, mamy te listy zachowane, opublikowane, dlaczego księża tak bardzo idą w prawą stronę, dlaczego nie mają tej wrażliwości lewicowej, społecznej, po co konkordat? Przecież Kościół zawsze źle wychodzi na takich politycznych aliansach. Powinien się trzymać tylko Ewangelii i Chrystusa. Więc Ignacy Dudkiewicz jest w tej tradycji właśnie lewicowej i mi się wydaje, że to jest wspaniałe. Warto choćby jego teksty czytać, sięgać do jego pisma, no i zdawać sobie sprawę, że katolicyzm ma wiele twarzy, a najciekawszą twarzą jest właśnie ten katolicyzm, który uważnie słucha tego, co się dzieje na ulicy.